Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za tak liczne przybycie. Pozwolę sobie w imieniu powitać Pana Tomasza Nagielskiego, Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Pana Macieja Żywiatowskiego, Prezesa Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Pana Tomasza Andrukiewicza, Prezydenta Miasta Ełk. Witam serdecznie również księdza kardynała Romualda Zapadkę, przewodniczącego kapituły Nagrody Regionalnej imienia Michała Lewkowskiego oraz członków kapituły. Witam księdza prałata Jerzego Rożentalskiego, dziekana dekanatu Izbarwan Miejskich. Witam również pana Jana Harhaja, starostę Izbarskiego, pana Wiesława Tkaczuka, wójta gminy Kibit, pana Jacka Pawlika, wicewójta gminy Kibit, panią Agnieszkę Kurczewską, wójta gminy Pieckiej, panią Anetę Berla, dyrektorkę Polskiego Centrum Kultury, panią Dorotę Życzyniak, kierownik Wydziału Kontroli, Audytu i Jakości, jednocześnie pełnomocnik prezydenta miasta Ełk do spraw zarządzania systemami jakości. Witam serdecznie członków Rady do Spraw Rodzin Województwa Warmińska Mazowskiego, panią Teresę Nowacką, panią Wandę Kuca i pana Eugeniusza Kulawiaka. Witam członków Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, przybyłych z oddziałów i zespołów z terenu oddziału okręgowego w Olsztynie. Witam także członków Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, uczestników ostatniej sesji wykładowej w ramach drugiej edycji okręgowego ośrodka formacji katolicko-społecznej, którzy dziś otrzymają certyfikat ukończenia. Sesja wykładowa odbywała się od wczoraj w Stoczku Klasztornym. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli wszystkich mediów. Księdzu Kustoszowi Wojciechowi Sychowskiemu składam serdeczne podziękowania za życzliwość i współpracę w organizacji uroczystości wręczenia nagrody. Organizatorów oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.
się w miejscu wyjątkowym, tutaj w sanktuarium Matki Pokoju, które powstało w XVII wieku. Ta przepiękna świątynia, rotunda, w której uczestniczycie w Eucharystii, jest właśnie świątynią wodą wdzięczności za podpisanie 26-letniego rozejmu Rzeczypospolitej ze Szwedami w Sztuwskiej wsi koło Malborka 12 września 1635 roku. Ale też to miejsce, Stoczek Klasztorny, jest znane jako drugie miejsce uwięzienia sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moi drodzy, naszą uroczystość rozpoczynamy od uczestnictwa w Eucharystii, którą sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Romuald Zapadka, którego bardzo gorąco i serdecznie witam, asystent kościelny oddziału okręgowego Civitas Christiana w Olsztynie, w intencji członków katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana i tegorocznych laureatów Nagrody Regionalnej imienia Michała Lenkowskiego za trud ich ofiarnej pracy i społecznego zaangażowania. Nasz dziekan, dziekan dekanatu Wyzwa Armiński, ksiądz Jerzy Rożenkarski, jednocześnie ksiądz prawa, którego również bardzo gorąco i serdecznie witam na dzisiejszych uroczystościach, sprawuje tę Eucharystię w intencji własnej. Ja sprawuję tę mszę świętą w intencji o beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam wszystkich do modlitwy, szczególnie w tych intencjach oraz w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Powstańmy teraz przez akt pokuty, przygotujmy nasze serca na spotkanie z Chrystusem w Słowie Bożym i w sakramencie Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą nową uczynkiem. Moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
gdziekolwiek wejdzie, ma świecić Bożym światłem. Wszędzie wnosić zapaloną pochodnię swej duszy i wszystko wokół rozpalać. Szanowni Państwo, po uroczystym rozpoczęciu naszej dzisiejszej uroczystości przy ołtarzu Pańskim, przed wizerunkiem Matki Pokoju, miło mi jest poprowadzić część właściwą dzisiejszej uroczystości, czyli galę wręczenia po raz 17 Nagrody Regionalnej imienia Michała Lęgowskiego. Bardzo serdecznie Państwa witam, nazywam się Mateusz Rutynowski, a rozpocząłem naszą właściwą część słowami sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, wypowiedzianymi, a właściwie zapisanymi w zapiskach więziennych z Prudnika Śląskiego. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się, aby uczcić osobę Michała Lęgowskiego. Jest on patronem nagrody, którą przyznaje Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie. Postać patrona nagrody oraz ideę nagrody zaprezentuje Andrzej Taborski, sekretarz kapituły nagrody. Bardzo proszę. Miło mi, proszę Państwa, przedstawić sylwetkę patrona nagrody. Macie Państwo oczywiście w swoich broszurkach w miarę szczegółowy życiorys, więc nie chciałbym tego powtarzać, co tutaj Państwo możecie sobie, jak to się mówi popularnie, do poduszki przeczytać wieczorem. Natomiast chciałem kilkoma elementami tenże życiorys jeszcze uzupełnić. Ale może byłoby bardzo ciekawie, gdybyśmy go zobaczyli, tego właśnie patrona, nie tak na zdjęciu, bo go znamy. Natomiast tak w ruchu, że się tak wyrażę, to będzie taki ciekawy jeszcze ruch. Jak Państwo wiecie, laureat żył 94 lata, więc jeszcze mamy szansę też nagrodę kiedyś otrzymać, prawda, za swoje zasługi. Natomiast skoro się ma tyle lat, 94, no to jest okazja do wielu jubileuszy. No i właśnie będzie tutaj taki fragmencik filmu pod tytułem Wierność lat. Taki bardzo poetycki. Jakoś ściągnąłem, przepraszam, jeżeli to jest kradzież, to przepraszam, z internetu. Tam są cztery takie odcinki, ale faktycznie są to fragmenty autentycznego filmu. Oprócz tego są również nagrania, no ale tego nie będziemy już dzisiaj, może następny raz. I proszę Państwa, tak wyglądał podczas jednego z ostatnich swoich jubileuszy. Wielu przyjaciół. Słowo pana Armii Mazura. To jest dodatek do słowa powszechnego, dodatek regionalny. Popatrzcie Państwo, z którego roku tu jest 53, to tym jest następny list. No, to jest o kim mówić. Pana Andrzeja jeszcze raz zapraszam. Tym razem sekretarz kapituły odczyta komunikat tejże kapituły, w którym dowiadujemy się, kto został laureatem 17. edycji Nagrody Regionalnej imienia Michała Lęgowskiego. Żeby było bardziej uroczyście z tego miejsca. Komunikat kapituły 17. edycji Nagrody Regionalnej imienia Michała Lęgowskiego. Kapituła 17 Nagrody Regionalnej imienia Michała Lęgowskiego, obradująca w dniu
16 czerwca 2015 roku w Olsztynie pod przewodnictwem księdza kanonika magistra licencjata Romualda Zapadki, asystenta kościelnego oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie. W składzie profesor dr habilitowany Stanisław Achręczyk, profesor dr habilitowany Lucjan Jędrychowski, dr Andrzej Korecki, Zbigniew Pomoniewicz i Andrzej Taborski jako sekretarz przyznała tegoroczne nagrody oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie. Laureatami zostali księża Marianie, kustosze Izby Pamięci Prymasa Tysiąclecia w Stoczku Klasztornym Tarmińskim za troskliwą opiekę nad miejscem, w którym sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński przeżył najtrudniejszy rok swego internowania przez władze PRL i gdzie jako nieustraszony świadek wiary oraz gorący patriota, nieświadom faktu, że znajduje się pod czułym okiem stoczkowskiej matki pokoju, oddał się w macierzyńską niewolę Maryi, co było pierwszym krokiem w przygotowaniach Polski do obchodów wielkiego milenium narodu polskiego oraz za otwarcie narodziny w duchu hasła wielkiego prymasa rodzina ogniem silna oraz nagroda indywidualna pan Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta Ełku. Za kierowanie się nauką społeczną Kościoła, wieloletniej działalności samorządowej, wyrażające się realizacją dla dobra wspólnego oraz skutecznym działaniem na rzecz ełckich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, jako fundamentu życia społecznego. I podpisy członków kapituły. Tu jeszcze informacja, że 7, czyli dzisiaj, nastąpi uroczysta gala właśnie w Stoczku Warmińskim. Do wygłoszenia laudacji księży Marianów zapraszam księdza kanonika Romualda Zapadkę, przewodniczącego kapituły nagrody oraz asystenta kościelnego oddziału okręgowego w Olsztynie. Rok obecny, który przeżywamy, 2015, to rok znamiennych rocznic. 50-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II, ale jednocześnie 50-lecie sławnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Gratuluję księżom Marianom tego wyróżnienia i życzę, żeby w tej działalności, w tym upamiętnianiu wielkiego sługi Bożego, daj Boże, by było wkrótce błogosławionego, nie ustawali, lecz przeciwnie, żeby Stoczek Warmiński był nadal tym miejscem, gdzie kwitnie wiara, polskość i pokój. Zapraszam księdza Wojciecha Sokołowskiego, kustosza Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, a o wręczenie nagrody proszę pana Tomasza Nakielskiego, przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, księdza kanonika Romualda Zapadkę, przewodniczącego kapituły, pana Zbigniewa Płoniewicza, przewodniczącego Rady Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie oraz panią Beatę Zembrzycką. Bardzo proszę.
Panie Tadeuszu. Księdza kustosza, laureata, zapraszam do mikrofonu. Szanowna wspólnoto katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, szanowni goście, pan burmistrz jest obecny wśród nas, laureat drugi nagrody, jest też obecny pan starosta z Barka Warmińskiego, pan wójt naszej gminy, jego zastępca, jeszcze pani wójtowa, słyszałem, przybyła i szanowni goście, jestem zaszczycony w imieniu księży i braci Marianów, czuję się zaszczycony odbierać tę nagrodę, którą przyznała mi kapituła rejonowego oddziału Civitas Christiana w Olsztynie. Jest to nagroda dla księży Marianów posługujących tutaj już od 1900, jak wspomniałem na początku Eucharystii, 1957 roku. Ja oczywiście jako obecny kustosz przełożony wspólnoty tę nagrodę odbieram, ale mam tę świadomość, że jest to nagroda, na którą zasłużyli wszyscy dotychczas tutaj posługujący. Jeszcze raz dziękuję wszystkim przybyłem na dzisiejszą uroczystość, a w sposób szczególny dziękuję rejonowemu oddziałowi katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana za tę nagrodę, którą otrzymaliśmy jako księża Marianie posługujący tutaj w Stoczkowskim Sanktuarium i za docenienie naszej tutaj pracy, naszego zaangażowania na rzecz propagowania postaci Wielkiego Prymasa Tysiąclecia i jego nauczania. Wszystkim składam serdeczne zapłać. Bardzo dziękujemy. Laureatem tegorocznej nagrody w kategorii indywidualnej został pan Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta Ełk. Wysłuchajmy laudacji na cześć nagrodzonego, którą wygłosi pan Zbigniew Połniewicz, przewodniczący Rady Oddziału Kręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie. Szanowny panie prezydencie, czcigodni księża, szanowni państwo, sprawować władzę, czyli rządzić, jak często powtarza nam etyka chrześcijańska, to znaczy służyć wszystkim od szczytu aż do dołu. Są to słowa sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, wypowiedziane w Warszawie w 1980 roku. Fundator Nagrody Regionalnej imienia Michała Lenkowskiego, wnioskując do szanownej kapituły w sprawie kandydatury pana Tomasza Andrukiewicza, prezydenta miasta Ełk, do nagrody indywidualnej w 17 edycji, pragnę podkreślić praktyczny wymiar wiary w postawie działacza samorządowego, który na co dzień kieruje się wartościami chrześcijańskimi, patriotyzmem w kontekście społeczności lokalnej. Wyznacznikiem wieloletniej działalności samorządowej, wyrażającej się realizacją dobra wspólnego na rzecz mieszkańców Ełku i w znacznie szerszej przestrzeni jest dla pana prezydenta nauka społeczna Kościoła. W realizację dobra wspólnego wpisuje się skutecznie działania na rzecz ełckich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, jako fundamentu życia społecznego. I jeszcze jedno. Już po przygotowaniu laudacji, dwa dni przed dzisiejszą uroczystością, późnym wieczorem niespodziewanie otrzymałem maila od jednej z blisko współpracujących osób. Pozwoliłam sobie podesłać to, co w duszy grało. Przeczytałem, a w załączniku znalazłem taki oto tekst, który zdecydowałem się na zakończenie zacytować.
Kompetentny i skuteczny prezydent, jakim jest pan Tomasz Andrukiewicz, to współczesny prorok, który wskazuje optymalną drogę rozwoju, czyli właśnie drogę prorocką, drogę mniej uczęszczaną, drogę prawdy i miłości, drogę wolności i odpowiedzialności. Droga ta nierzadko jest znakiem sprzeciwu dla środowisk zewnętrznych, zwłaszcza dla tych, którzy czerpią zyski ze słabości innych. Ważna jest również osobista wiarygodność i kompetencje, których nie sposób nabyć poprzez studia czy warsztaty szkoleniowe. Fundamentalnym wyróżnikiem pana prezydenta to podejście holistyczne, postawienie na człowieka, rodziny w centrum wszystkich decyzji. Panie prezydencie, dziękujemy za tworzenie klimatu poszanowania rodziny, wspierania rodzin w rozwiązywaniu problemów bytowych i opiekuńczych. Przyłączając się do tak wyrażonego podziękowania, życzymy panu prezydentowi długich lat kontynuacji odkrytej przez pana drogi samorządowca jako swoje życiowe powołanie. Niech trwa ono pośród ludzkiej życzliwości, w zdrowiu i z Bożą opieką. Dziękuję. Zapraszam pana prezydenta, zapraszam pana Tomasza Nakielskiego, księdza kanonika Romualdo Zapadkę, pana Zbigniewa Połoniewicza i panią Beatę Zembrzycką o wręczenie nagrody. Proszę o zabranie głosu. Przed wiele dni księża, panie, panowie, wiele tytułów, godności, honorów. To wielki zaszczyt i honor w tej pięknej bazylice w Domu Bożym odbierać nagrodę. Oj, czysta nasza mowa, coś kwitnęła nam przed laty, zakwitnij nam teraz tak jak na łące kwitną kwiaty. Oto ojczystą mowę w sposób szczególny dzisiaj trzeba zabiegać w dobie internetu, pisanych SMS-ów. I za to szczególnie dziękuję i zobowiązuję się do tego, że będę trzymał dalej taki kurs, jaki sobie nakreśliliśmy. Dziękuję bardzo.